Hej wszystkim, z tej strony PGA, to jest kolejna sesja z Pokémon Platinum Randomizer Nubzlock. Shit, zaraz. O dobra, teraz powinno być ok. Nie zaznaczyłem okienka, więc klawiatura mi nie działała. Chciałem spindasza zrobić fajnego. Tak czy owak, no. Potrenowałem naszą drużynę. No i jak widzieliście pewnie w filmiku grindingowym, wziąłem jednak do drużyny Rhyperiora. Zobaczmy jej staty! Widzicie jaka fajna jest? Ma taki wielki róg. Tak więc tak przy okazji ma Hammer Arm, Stone Edge, Drill Pack i Crunch. Chyba Cruncha normalnie nie może się nauczyć, ale walić. Mnóstwo ataku, nieco mniej obrony. No i mało specjalnego ataku, mało specjalnej obrony i jeszcze mniej kurde szybkości. Zjebane ability, ponieważ Rhyperior może mieć dostęp do... jak to się nazywało? Hard Rock chyba, czy coś takiego, co powoduje, że super efektywne ataki są słabsze. Więc no, nie mieliśmy szczęścia i musimy Xenu trochę uważać z czym walczymy, więc... Tak, w sumie nigdy nie miałem Rhyperiora, jestem ciekaw jak ten pok ogólnie działa i tak dalej. Fak, zapomniałem. Nie, chwila, moment. Nie zapomniałem, moment. Muszę zobaczyć na mapie, co teraz musimy zrobić. Town map use. W sumie mogę tędy pójść chyba, nie? Eternas City. A, wiem gdzie mam iść, tutaj, nie? Co? Tak jeszcze myślę, żeby... oczywiście Flya będziemy potrzebować, nie? Myślę jeszcze tak, żeby... polecieć do miast niektórych. Użyć tam serf i połapać poki. Więc myślę, że zrobimy to, zanim cokolwiek zrobimy innego. Afro, idziesz na ławę oskarżonych. Rezerwowych raczej, tfu. Wiecie co doszło mi do słuchu? Że prawdopodobnie Delibird może Flya się nauczyć. Czytałem komentarze, nie? Szczerze mówiąc... Ta, tutaj wiem, że jest jakieś bajoro małe. Szczerze mówiąc, kurde, w życiu bym się nie domyślał. Wiecie dlaczego? Bo pingwiny nie umią latać! Ja pierdzielę, dawno żeśmy tutaj nie byli, nie? Ale walić. Zobaczmy, co fajnego można tutaj znaleźć. Oh my fucking god, jak ta szybkość pływania jest szybka. O, o, o! Okej, może być. Hippowdon. Hał, hał, ale nie, Reksiu, ty nim się nie zajmiesz. Wiesz dlaczego? Bo to jest ziemny bok. Kurde! Coś tutaj jest nie tak, do jasnej cholery, z niego piasek się wylewa? I co, i że on w wodzie? Kurde, działa? Walić to. Śmierdziel jeden. Ta, se możesz. Czym by tu pieprznąć, żeby go osłabić? Chwila, chyba bite jest najsłabsze, zobaczymy. Check moves 60, 95, 95, ta. Spróbuję bajtem go. Nie! To i bajt. Nie zabijaj! Jest, dobra. Ja pierniczę. Dobra, jeszcze może z raz go pieprznę. I spróbujemy go złapać. Mam nawet dla niego idealne imię. Ale no... Dawaj! Do kuli, kurwo! Raz! Dwa! Trzy! Uff, ja pierdzielę. Strasznie łatwo łapią mi się poki w tym nuzloku. Zgaduję, że to jednak chyba catch rate'a mi nie zmniejszyło, bo dałem wcześniej na 4 i później znów zrandomizowałem tą grę, żeby wróciło na
Nie, żeby dać dwa, no nie, żeby było jednak trudniej, ale chyba nic to nie dało. A w sumie to mi graj. Będziesz się nazywać... Muminek. Okej, Excel tutaj jest. Hippowdon. No i git. Hippowdon jest całkiem spoko pokiem, szczerze wam powiem. Jest taki uroczy. Hipopotam piaskowy, do jasnej cholery, nie? Dobra. Fly. Teraz do Jubilife City chyba tutaj nie ma nic. Oreburg nie, bo tutaj Skamielina była. Eterna może. W sumie to wiecie co? Tu na pewno nic nie ma. Eterny zobaczymy. Wiem, że było gdzieś jakieś miasto, które miało Bajora i można było tam pływać. Chyba nie tutaj. Oh my god. Nie, tu były Bajora. O shit. Zaraz złapiemy kolejnego przyjaciela. Tutaj gdzieś na... O właśnie, tutaj o. Mam nadzieję, że będzie to coś fajnego. Tylko najpierw. Co najważniejsze. Nie ma tu nic, serio? Myślałem, że będzie jakiś ukryty item. Zobaczymy tutaj. Spadaj, kurde! Wiem, że jeszcze jedno miejsce było z Bajorami. Myślałem, że będzie coś wartościowego. W sumie Blue Shard też jest okej, okay, ale... O! Wąż rzeczny! Wrócił do nas! O mój Boże! Cześć stary, dawno ci nie widziałem. Teraz trzeba cię... Wiesz co? Jak mnie naprawdę kochasz, to dasz mi się złapać w tego Great Balla bez żadnych problemów. Nie, kurwa! On chce ze mną się bić. On to robi specjalnie. Czym by ciebie... Dobra. Czym by ciebie walnąć, żeby nie ubić? Chwila. Pomyślmy. Tak, tak, zajebiście, rozumiem. Ile Aquajet ma mocy? Nie, check moves raczej. Dobra. Nie ubijaj go, Simon! Jest! Jest, jest, jest! Chwila! Bug! Dalej, wężu! Kocham cię! Wejdź do mojej kuli! Jest! O Jezu Chryste! Oczywiście wiemy, jak nazwiemy węża rzecznego. Chwila. Szkoda, że polskich znaków nie ma, ale... że... Czy... Wąż rzeczny jest bardzo grzeczny. No i złapany plus jeden. Chwila. Okej. Wiem... A, właśnie, zapomniałem, kurde, wiadomość dnia. Kompletnie zapomniałem o tym. Chwila. Wiem. O tako. Tako. No, trochę mi koślawo wyszło, ale no, dzisiaj piję herbatę, więc to będzie dzisiejszym mega fajnym wiadomościem. Dobra, Eterna City, gdzie jesteś? Chwila.
Czy Gast... Nie, zaraz, Gastly liczył się w tym... Solacyon Town, tak. Gastly... Czemu ja go dałem do Eterny, nie rozumiem. Tak czy owak... Arbok... Chociaż... Już nie pamiętam, jak to wcześniej było. Tak czy owak, no... powiedzmy, że to tak się teraz będzie działo. Dobra, Fly. Jeszcze jedno miejsce z Bajorem było. Na pewno nie Flora Roma, na pewno nie Jubilife. Pastoria może. Chociaż nie, tutaj Great Marsh chyba liczy się jako oddzielne miejsce, więc hej. Jeżeli ewentualnie znajdziemy jakieś Bajoro, to możemy tutaj coś... Jest! O Jezu! Nie, chwila, stój! Może najpierw do peceta wróćmy, żeby uzdrowić wszystkie nasze poki. Ponieważ no, nigdy nie wiadomo, jakie gówno w wodzie będzie siedzieć. Kurde, zamknij gębę i lecz moje poki, kurde, mój Adultoys ma złamane żebra. Dziękuję. Jasna cholera. Jesus Christ, ja pierdolę. Tak więc no. Przy okazji... Jak tam się miewacie, ludziska? Wiem, że cały czas was o to pytam, ale... No, interesują mnie takie sprawy. O, Skyplate. Tak więc no, dzisiaj mamy piątek. Normalnie poszedłbym dzisiaj na wykłady, ale wyszło na to, że nauczycielki nie ma. O! Nie, niestety nie. Wybacz, Halina, ale nie mogę cię złapać po raz drugi. Musimy coś innego znaleźć. Tęsknię za Haliną. Dobrze, że nie było świąt, bo jakby padła, to bym prezentu od świętego Mikołaja. Nie, padła, ale jakby padła w święta, to bym nie dostał prezentu od świętego Mikołaja. Byłbym bardzo smutny. Może być, ty jebana mała kurwo. Zaraz mnie zadestim i bondujesz na śmierć, czyż nie? Pewnie będziesz miał Shadow Tag. Oczywiście! Jedyne co mogę zrobić teraz, to gówno złapać. Albo zabić, ale nie chcę tego robić. No, ja pierdolę. Pastoria, tak? Why not? Złapane 31. I nazwę cię... Mam idealne imię dla kogoś takiego jak ty i twoja ewolucja. I wypierdalaj do peceta. Teraz szybko wydostać się, no dobra, uff. I to chyba było na tyle. Jeszcze w Veilstone może zerknę. W Hartom, Oreburg, Eterna. Ta, tutaj. Tutaj może jeszcze będzie też jakiś Bajoro. Chociaż nie sądzę, że tutaj coś będzie. Zawsze mogę pójść do Game Cornera i... chociaż ile mam kasy? Dużo mam. Kurde, zapomniałem mleczek ponakupywać, ja pierdolę. W takim razie... Czekajcie. Price Exchange. Tylko zobaczę, co tutaj możemy dostać. A nie, nie możemy dostać poków, zapomniałem. No thanks, fuck off. Dobra, walić w takim razie to miejsce. Mam dużo pieniędzy, mogę dużo mlek nakupić, butelek z mlekiem. Wypierdalaj! Przy okazji też jeszcze zrobimy te zakupy. Na pewno to tutaj. Dobrze jadę? Tak, tutaj o gdzieś było. Dobra. Trzeba kierować się na zachód. Tam, gdzie słońce zachodzi. Przy okazji może repela puszczę. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Super Rebel, jest, dobra.
Tak więc no, tak jak mówiłem, no dzisiaj tak chciałem sobie na wagary pójść, ale jako że psorki dzisiaj nie ma, to dobrze mi wyszło. Nie kurde, nie jedną butelkę! Czemu Tuzin nie może być tym domyślnym ustawieniem? Do jasnej cholery. Tak więc no, ile zamierzam dzisiaj siedzieć? W sumie sam nie wiem. Do znudzenia tak mi się wydaje. Ponieważ, no, dziś akurat mnóstwo czasu mam. Blać, nie jedną butelkę! Czemu Tuzin nie może być jako pierwszy? Tak bym ciągle tylko spamił, a i byłoby bez problemu. Oh my fucking god. Dobra. Może jeszcze z jeden Tuzin i spieprzam stąd. Jeden dozen. Dobra. I resztę kasy poświęcimy na prochy. Gdzie to było? Wiem, że tam chyba Veilstone było, czy Eterna? Oreburg. Gdzie drugi lider był? Chyba w Eternie. To tak, tutaj prochy sprzedawali. Czy nie? Tak, tutaj. Tutaj było. No, no. Kurde, pamiętam. Siema. 1000 gold, please. W sumie też energy powder trochę ponakupuję, bo... jednak... trzeba trochę się zaopatrzyć we wszystko. Bo ten, nie chciałbym używać Mumu Milk, kiedy mój pok na przykład ma 37 HP tylko straconych. Tak czy owak, dobra, teraz już posuwamy się do przodu z fabułą, bo nie ma nic innego do roboty. Tylko najpierw trzeba Firoła wsadzić do peceta. I Afro wziąć ze sobą, Afro Samuraja. W sumie nigdy nie oglądałem tego anime. Właśnie! Jeszcze coś złapałem, chwila. O, jest, dobra. Zobaczmy ich stan. Sandstream. Dobra. Spieprzaj. Wąż rzeczny mnie interesuje. Intimidate. Trzeba będzie nad jego ruchami popracować też. No. I ty, skurwysynu, pewnie masz Destiny Bond. Counter, Mirror Code, Safeguard, Destiny Bond. No proszę państwa, co innego może ten skurwiel mieć? Przy okazji... nie, stój, stój, move. Nie skończyłem, kurde, uspokój się. Dobra. Kurde, Firo to taki fajny pok. Jest taki... patyczkowaty. Przy okazji jeszcze zobaczymy, może ktoś ma jakiegoś itemka. O! O! Dziękuję, Missingno. Ta. Okej, okay. A Wooper. Power Belt. Nie, zaraz, co to robi? To chyba ten podczas treningu EV działa dobrze. Chwila, chwila, bo coś mi się wydaje, że to od tego jest. Ta, obronę zwiększa, ale zmniejsza ten, szybkość. Ej. EJ! Co się stało?! Kurwa jego mać! O, muszę wszystko robić od nowa, no do cholery jasnej, ZW. O Jezu Chryste, całe szczęście, że zawiesiło mi się to gówno, kiedy nagrywałem jakieś 11 minut let's playa. O mój Boże, czemu nic, kurde, nigdy nie działa tak jak to powinno? O nie, nie tędy. Dobra, więc teraz trzeba do nowego miasta iść. Ponieważ trzeba posunąć fabułę do przodu, jak głazy. Chyba jeszcze nawet głazów nie możemy posuwać, ale mniejsza o to. Tutaj chyba jeszcze niczego nie złapałem, chwila. 219, 200... O, nie ma nic, dobra. Niczego nie złapałem jeszcze, więc... zgadnijcie, co jeszcze tutaj będziemy robić!
Repel mi się chyba skończył, mam nadzieję. Scope lens. A i przy okazji, no, połapałem wszystkie poki, które do tej pory złapałem i... właściwie nie było żadnych różnic poza levelem Hippowdona, który chyba na 23 teraz jest, a był na 30. I trzymał escape rope. Zaraz wam pokażę. O! Proszę bardzo. Przydałoby się nam jakieś 50 rare candy. To by było fajne. Kurde! Pokazywać mi się pokechuje. Jak nie, to rozpierduchę wam zrobię. Czy na pewno repel mi się skończył? O nie! Skończył się! I co? I co? Okej, okej. I can deal with this. Drapion jest fajny, więc cieszę się, że znalazłem Skorupiego. Spróbuję go złapać jednym, no i właśnie, no, jeżeli chodzi o pokebole, to jednego ultrabola musiałem na łajnocie zużyć. Skurwysyn. Oczywiście tym razem save state'ami robiłem, nie? Bo... O, tak o wiele szybciej można było wrócić do miejsca, którego ogarnąłem wcześniej. Hell yeah, dobra. Jak ci damy na imię? Dam ci na imię... dam ci na imię... Kurde. Dam ci na imię... Frania. Nadszedł niani czas. Niania Frania wita was. Dobra, 218, tak? Skorupi. I właśnie. Złapane plus jeden. Elie, w następnym mieście też będzie Bajoro, więc będziemy mogli coś złapać. Siema, kurwo! Chłop z morza jest także chłopem z Pokemonów. Jak sobie chcesz, jak ciebie jakiś kurde Magikarp począł, to co ja mogę ci zrobić? O! O fuck! Powinienem zmienić. To nie tak, myślę, że Rexio nie da rady, po prostu boję się tego, że coś zaraz się spierniczy. W końcu on jest ziemny, nie? A Rexio ognisty. Take down! Tak, jesteś down. Chyba sobie jaja robisz, no! A i przy okazji też ponakupywałem tych itemków uzdrawiających. Patrzcie, ile tego mam! 115! Teraz no... kości moich poków będą naprawdę mocne. Nawet nie będą potrzebować danonków do tego. Dziękuję. Ta herbata jest dobra. A właśnie, surf. Przypomina mi się, kurde, ta reklama surf z tym śpiewającym, ćwierkającym skurczybykiem. Co tam ten taki ludzik Michelin, tylko że z bąbelek tam zaczyna tańczyć. Jest takie creepy. O! Nie! Czemu wy musicie mieć takie fajne poki? Ja muszę je wszystkie załatwiać przez to. Wstydźcie się! Teraz zamknij gębę i daj mi twoją kasę, bo i tak nie doczytam to, co miałeś do powiedzenia. O, shit, blisko jest to miasto. Myślałem, że jeszcze trochę będziemy musieli połazić. Tak czy owak, no, bug. Dawaj mi repela. Use. Tak więc no, wczoraj? Siema, Pało. Ja nic nie bierze. Ja cię zaraz wezmę. Za twój portfel i zabiorę pieniądze. O shit, to będzie dużo expa. Może być, nie jestem nawet zły. Tak więc no, wczoraj trochę nagrywałem Residenta Evil'a 4. W sumie to tak sobie myślę, że jak ja tam gadam o tych let's playach, no nie i tak dalej, to sam nie wiem, jak to wy zobaczycie, bo może zobaczycie ten odcinek przed tym samym Residentem, o którym wam powiedziałem. O kurwa, nie miej outrage, masz. Rexiu, zjedz smoka!
O, masz slam. Okej, nie jest źle. Ja pierdzielę, Reksio to taki fajny piesek, że nawet smoki zjada na śniadanie. Teraz to sobie, kurde, możesz Dragon Rage'em spamować, skurwysynu. Nie boję się! Nie boję się! Widzisz, jaki ma Reksio level? Widzisz, ile on ma HP? Foretres. O kurwa, to gówno może eksplodować, więc... wystawmy nowego poka naszego. Dawaj Xena. Wojownicza księżniczka. O kurwa. Ma dużo obrony, powinna przyjąć to. A nie, 8, dobra. Stalowo-robalowy, nie? BOOM, BITCH! A, dobra, normalne obrażenia. Hammeran to jest taki fajny, kurde, cios. Tylko jedyne, co robisz, tylko... PIST! I twój przeciwnik już kurde, splaszczony jest. W sumie ja też często używałem tego ruchu. Jak coś mnie denerwuje, to zawsze robię Hammer Arm w ten sposób. Executor, o kurwa. Wystawiłbym Reksia, ale on jest ranny. Więc Afro. Możesz go rozwalić. Jak to się ten atak nazywa? O, Spikes zapomniałem. Haha, i co? No, Silverwind. Chyba poczwórne obrażenia będzie nawet przyjmie. Wiem, że jest psychiczny. I trawiaste, ale czy... Nie wiem, chyba trawiaste normalne jednak od robali otrzymują. To jest raczej nie fair, bo robale zwykle zjadają listki, ale... Kurwa! Skąd go masz? Oddaj mi go! Śmierdzielu, nie jesteś godzien! Nie jesteś! Ja chcę mieć Feraligatra. Ach, no trudno. Wybacz, stary, ale trzeba było się pokazać w jakimś... w jakiejś trawce czy coś, wtedy bym ciebie na 100% złapał. Wypierdalaj, Mark! O, hi, Mark, zaraz dam ci wpierdol, Mark! W Pokédexie nawet, kurwa, jego nie ma, nie mogę zobaczyć, gdzie on jest, bo to nie jest nacjonalny. Ja pierdolę, ten Pokédex to bezużyteczny rzęch, jak zawsze. Cały czas podtrzymuję to, co mam do powiedzenia na temat tego gówna. Blech, nienawidzę Pokédexa. Bezużyteczny rzęch. Tfu, kurwa! Tak. Wystawię ciebie tutaj, żebym miał ciebie pod ręką. Chociaż nie, po co ja... Chociaż nie, dobrze, że go uzdrowiłem. Switch Beach, Babcomet niech się trochę pobawi. Swoimi łyżkami. Rozpierdzieli przeciwników. Po co komu, kurde, noże i widelce? Kurde, łyżki są OP. Nie miej nic wrednego. Floatzel, okej. Okay. On chyba ma jakieś wredne rzeczy, mam nadzieję, że nie. Boom, bitch, get out the way! Alakazam jest naprawdę OP. Temu jest taki zajebisty. Czemu jeszcze jest zajebisty? Bo ma kurde wąsy! Nie masz ze mną szans! Bitch! Zobacz! Jaki mój Alakazam ma zarąbiste wąsy! Twoje triki na niego nie zadziałają! Osied. Ale to nic. Twoje triki nie zadziałają! Iż on jest żółty! I lubi zupy jeść. Zawsze jest głodny, bo trzyma dwie łyżki w rękach. O, to się przyda. Chociaż myślę, że sprzedam, bo te witaminy to nieprzydatne. No, są takie jakby przydatne, ale... Ale Kazama muszę uzdrowić do końca, bo z nim nigdy nie wiadomo. On jest bardzo kruchy. PP. Nie mam nic od HP. Ja pierdolę, te jagody są chujowe. Właśnie.
Tak myślę, że będę kupował te... Kupował te specjalne przedmioty jednak. Ponieważ pewna idea mi zaświtała. Ale no. Muszę mieć kilka tych itemów. O, to mogę stąd przepłynąć. Okej. Nawet nie wiedziałem. Znaczy... Raczej to jest logiczne, patrząc po tym, jak ten ląd wygląda. Oh my god, zaraz ci to wpierdolę! Let it rock! A nie let it go? Ktoś tutaj chyba nie oglądał Krainy Lodu. Ale ktoś zaraz zobaczy, jak jego Pokémony dostają wpierdol. Lepsze to niż Kraina Lodu, szczerze mówiąc. Tak też, jak już jesteśmy przy tej Krainie Lodu, no nie? No, mi się wydaje, że to jest całkiem fajny film, ale do jasnej cholery jest trochę przereklamowany, tak moim zdaniem. No i też, kurde, jedyne co tam robią, to tylko, kurde, śpiewają. Ile tych piosenek w tym filmie jest? Uspokój się, Reksiu. Z 10, kurde? Tak naprawdę z tych 10 piosenek to tylko może jedną kojarzę, te Let It Go i tak dalej, no nie? Do jasnej cholery, na samym początku filmu jedyne co robią ci ludzie to tylko śpiewają i śpiewają. Ja rozumiem, tak, w Disneyu są kurde piosenki, ale do jasnej cholery miejcie jakiś umiar. Te Elzy to chyba jest Disney, mi się wydaje. Sam już kurde nawet nie wiem. Dla mnie Disney to kurde lata 90. W sumie ja oczywiście nie mówię, że teraz to co... Nie zatrzymuj mnie! Hej Maciek, dawno się nie widzieliśmy. O, wyglądasz oszołomiony. Zastanawiasz się, kim jestem? Pewnie, bo widziałem kurde może z 20 takich samych NPC-tów jak ty. Jestem asystentem profesora Rowa i starym Don. I asystuję mu przy różnych rowiastych rzeczach. Profesor... O! 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 National Pokédex dostaniemy! O fuck! Kompletnie o tym zapomniałem! Hold on! Nie, to na pewno National? Kurwa, tak się podnieciłem! A to tylko gówno pozwala mi zobaczyć... Jak wygląda samiec i samica. O mój Boże, wypierdalaj. Niech cię kurde Magikarp zje. Fuck me. A byłem taki szczęśliwy, że zobaczę, gdzie mogę Feraligatra złapać. Ale nie. Właściwie ta muzyka jest bardzo fajna w tym miejscu. Jedyna, którą... No nie jedyna, ale... Jedna z niewielu, które pamiętam. W tej generacji. A, dobrze, zajebiście. Repel się skończył. Właśnie, kurde, Bajoro trzeba tutaj zaliczyć. Ponieważ musimy złapać nowego członka drużyny, oczywiście. Czemu miałbym inaczej o tym myśleć? Tak w ogóle? Jak mogę? Czy mogę w ogóle? To jest pytanie. Nie mówcie mi, że nie mogę, nie? Chwila. O, chwila, tutaj jest ten na molu stoi. Może będę mógł tam ogarnąć. Chwila przy okazji. Okej. Wydaje mi się... No właśnie, to chciałem powiedzieć.